Cześć, witajcie. Właśnie podróżujemy BMW, tak, znów BMW, ale tym razem podróżujemy całkowicie bezszelestnie, bo to BMW, którym jadę, to jest BMW i3, a więc 100% elektryk. Wszystko, żeby sprawdzić jego zasięg, BMW podaje zasięg na około 210 km. Właściciel, który nam użyczył auto do testu, Piotruś, też mówi, że tym autem idzie spokojnie pokonać 210 km, pod warunkiem, że nie używamy klimatyzacji i nie używamy ogrzewania. A w tej chwili mamy na zewnątrz 15,5 stopnia, więc ani klimatyzacja, ani ogrzewanie nie jest nam potrzebne, także na razie przejechaliśmy 20 parę kilometrów, próbujemy zrobić wszystko, żeby te 200 km nim osiągnąć. Prezentowany egzemplarz pochodzi z 2017 roku, został sprowadzony z zagranicy. Obecny właściciel jeździ nim od jesieni ubiegłego roku. Pokonał w tym czasie 2000 km, a przebieg ogólny również, no, jest bardzo niziutki, bo dopiero autko pokonało 14 tysięcy. Słuchajcie, nasz elektryk ma silnik elektryczny o mocy 170 koni mechanicznych, a także maksymalny moment obrotowy 250 Nm. I jak każdy elektryk, obie te wartości ma dostępne praktycznie natychmiast. Dotykasz gazu, samochód się katapultuje, bo cała moc i moment jest w każdym momencie dostępna i powiem Wam, że robi to super robotę w mieście. Stoisz sobie na światłach, wciskasz pedał przyspiesznika i od razu masz 50, można utrzeć nosa niejednemu w cudzysłowie sportowcowi. Słuchajcie, jak przystało na auto klasy premium, a niewątpliwie BMW zawsze kojarzymy się z klasą premium, to jest tu całkiem dobre wykończenie, bym powiedział. Tu jest, proszę bardzo, wstawki drewniane, skórzana tapicerka, oczywiście klimatyzacja automatyczna, dwa monitory centralne przede mną i jedno, co mnie już na początku zaczęło cieszyć, to to, że jest klasyczne pokrętło iDrive'a, a więc wsiadasz jak do każdej innej BMW-ki, zawsze chwalę BMW-kę za iDrive'a i czujesz się od razu jak w domu, obsługa w pełni intuicyjna, nie musisz się martwić, że na przykład wsiadasz do elektryka, nie będziesz wiedział, jak go obsłużyć. Przy iDrive'ie wszystko jest łatwe i proste. Producent podaje, że nasze testowane auto zużywa około 17-18 kWh energii na 100 km i proszę bardzo, taka wartość jest pokazywana przez komputer pokładowy, 17,6 kWh na 100 km, średnia prędkość 39 km na godzinę, bo troszkę nim jeździliśmy po mieście, w tej chwili jesteśmy poza miastem, zasięg w dalszym ciągu 195 km, no robimy wszystko, żeby ten zasięg jak najszybciej zmniejszyć. Samochód całkiem przyjemnie się prowadzi, zawieszenie jest dość sprężyste, koła są 19-calowe, ale bardzo wąskie, 155 mm, wszystko podyktowane jak najmniejszymi oporami toczenia, żeby było wiadomo jak najmniejsze zużycie energii, ale prowadzi się całkiem przyjemnie. Z takich ciekawych rzeczy to jest bardzo mocne hamowanie rekuperacyjne, czyli hamowanie z odzyskiem energii. Pedału hamulca nie trzeba w ogóle używać, wystarczy po prostu zdjąć nogę z gazu i samochód bardzo intensywnie hamuje. Jak pamiętacie odcinki o hybrydowej na przykład Toyocie czy Lexusie, to tam, że tak powiem, to hamowanie rekuperacyjne było dość mocne, ale tu jest znacznie mocniejsze. Tu po zdjęciu nogi z pedału przyspiesznika samochód niemal natychmiast się zatrzymuje. Przez chwilę wybraliśmy się na taką mocno wyboistą drogę, żeby
żeby sprawdzić jeszcze raz głośność tego samochodu. No zawieszenie jest bardzo ciche, jedziemy bardzo wyboistą drogą. Delikatnie je słychać, ale naprawdę delikatnie. Poza tym nie słychać nic, bo samochód żadnego dźwięku nie wydaje. Jedziemy dosyć wolno, więc opory toczenia czy szumy opon też nie są słyszalne. Słyszymy tylko i wyłącznie wybieranie jakichś tam wybojów przez opony, ale nie jest to dokuczliwy dźwięk. Fajnie się tym samochodem naprawdę podróżuje. No słuchajcie, i pokonaliśmy 204 km i mój samochód zaczyna gwałtownie hamować. Pokazuje mi się tutaj na wyświetlaczu cały czas podłącz ładowarkę. Także myślę, że przełączy się za chwilę na ręcz Extendera, żebyśmy mogli kontynuować naszą podróż dalej. Słuchajcie, właśnie rozmawiałem z właścicielem i wyniknął nie lada problem. Nie dopytałem o jedną rzecz, to znaczy byłem święcie przekonany, że ta trójka, którą podróżujemy, to jest wersja Rex, a więc wersja Range Extender, czyli wersja posiadająca silnik spalinowy, który w razie braku prądu w akumulatorach uruchamia się automatycznie i poprzez generator prądu zainstalowany ładuje baterię, żeby można było kontynuować podróż. I byłem święcie przekonany, że to jest właśnie to auto. Okazuje się, że ta wersja nie jest Rex. No powiedzmy, że połowa była Rexów, a połowa nie Rexów. No i ten silnika spalinowego nie ma. No i teraz utknąłem około 18 km od domu i muszę dzwonić, bo nie wiem co dalej. Żeby jakoś wybrnąć z tej sytuacji, zadzwoniłem po szwagra, żeby przyjechał z agregatem. No będziemy musieli chociaż na kilkanaście kilometrów na naszą BMW naładować, żeby mógł z powrotem wrócić do Kotlina. Nie ma wyjścia. No i jak Państwo widzą, dobrze mieć szwagra. Szwagier przywiózł agregat, agregat już chodzi. Pytanie, jak długo będzie musiał chodzić, żeby naszą BMW naładować chociaż na 20 km. No miejmy nadzieję, że to pójdzie dosyć szybko. No słuchajcie, po nie lada perypetiach jedziemy dalej. Na szczęście szwagier był w domu, wziął mój samochód i agregat i przyjechał nas poratować paliwem w cudzysłowie, czyli prądem z agregatu. Ładowaliśmy samochód dokładnie 48 minut i zasięg mamy 26 km, a do domu 18, więc myślę, że jakoś dojadę. I to wcale nie są żarty, byłem święcie przekonany, że ta wersja to jest Rex, a w praniu się okazało, że to Rex nie jest. Słuchajcie, pomału zbliżam się do domu, jesteśmy już blisko Kotlina. Udało się dojechać. Może jeszcze powiem parę rzeczy na temat wymiarów tego samochodu. Więc jest on 3,99 m długi, 1,77 m szeroki. Bagażnik ma o pojemności 260 litrów. W środku jest dosyć przestronny, dosyć łatwo się nim manewruje. Miejsca nad głową dużo, jest dość wysoki. Były jeszcze, i tak jak mówiłem wcześniej, on ma 170 koni i 250 Nm momentu maksymalnego. Były jeszcze wersje i3S. I to były wersje mocniejsze, one miały 184 konie i 270 Nm, ale nie miałem okazji nigdy taką jechać. Ten jest bardzo dynamiczny, na papierku od 0 do 100 robi w 7,2 sekundy. Subiektywne odczucie jest takie, że robi to znacznie szybciej, być może przez to, że jest całkowicie bezszelestny, nie wiem, no wrażenie przyspieszenia jest niesamowite w tym samochodzie. No słuchajcie, udało się wrócić o tym prądzie pożyczonym z agregatu. Nie pozostało mi nic innego jak podłączyć samochód do gniazdka. Jest piątek wieczór i do jutra rana, hej. No cześć, mamy sobotę, autko wisiało 12 godzin w ładowarce, naładowało się do 100%, także kontynuujemy nasz test. Może zacznijmy od tych zielonych tablic, taka nowość od tego roku, taki wyróżnik samochodów elektrycznych i wodorowych. W praktyce jak na razie to może jeszcze zbyt wiele nie daje, ale jeśli podróżujesz po dużym mieście, w którym są buspasy, to mając zieloną tablicę możesz swobodnie jechać po buspasach, tak jak autobus czy taksówka. I ruszyliśmy w dalszą trasę, samochód jest naładowany, pokazuje w tej chwili zasięg 207 km. Zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej. Słuchajcie, cały czas sobie podróżujemy, w tej chwili mamy taką drogę z kostki, żeby sprawdzić głośność zawieszenia, czy w środku wszystko jest dobrze zmontowane również. No i słyszymy tylko opony na tej kostce, ale w środku wszystko zmontowane jak najbardziej w najlepszym porządku. Nic tu nie trzeszczy, nic nie stuka, także duży plus za jakość montażu. O, przed nami zakaz wjazdu, musimy skręcić. A swoją drogą ciekawie by to wyglądało wjechać samochodem elektrycznym pod prąd, ale wiecie, że w moich testach nie mamy przepisów, więc nie będziemy tego robić. Słuchajcie, zmierzamy sobie w kierunku naszej drogi S11, żeby zobaczyć jak autko połyka prąd przy wyższych prędkościach. Na razie to wszystko fajnie przebiega, prądu zużywa niewiele. Powiedziałbym, że w realu kilometry są szybciej pokonywane niż te, które znikają nam na zasięgu. Jedziemy też jeszcze na światłach, oprócz tego i na wycieraczkach, bo pada deszcz, więc sporo odbiorników prądu włączonych. Zasięg aktualny 155 km, ale spójrzcie co się stanie jak włączę klimatyzację, jak momentalnie zmniejszy się zasięg. O, 2 km połkły od razu w ciągu 100 metrów. To co mówi o nim producent i właściciel mówi to samo, że jeżeli włączysz klimatyzację lub na maksa włączysz ogrzewanie,
to ten realny zasięg z 210 km spadnie w granicach 170, a nawet 160, jeżeli intensywnie sobie samochód chłodzisz. Jeżdżę nim drugi dzień i jakbym miał powiedzieć coś na temat jego wad, to takim chyba głównym mankamentem jest jednak mimo wszystko mały bagażnik, jakby chodziło o wyjazdy rodzinne, no ale tam z tyłu pod podłogą jest umieszczony silnik elektryczny. A drugą taką, no nie wiem czy dość istotną rzeczą, czy nie istotną, ale dla mnie istotną, są klamki tylnych drzwi. Wiadomo, te drzwi otwierają się jak tak zwane kurołapy i klamki do ich otwierania znajdują się wewnątrz pojazdu, czyli z zewnątrz drzwi nie otworzysz i również nie otworzysz ich od wewnątrz, jeżeli wcześniej nie otworzysz drzwi przednich. Tak to jest rozwiązane, jest to jakiś mankament, sądzę. No, jesteśmy tradycyjnie na drodze S11, podróżujemy z prędkością 120 na godzinę. Samochód bardzo ochoczo się do niej rozpędzał, ale jak widać troszkę nam energia szybciej znika na wyświetlaczu, jeśli chodzi o zasięg. To co mówią, że autka właśnie elektryczne to tak do 70-80 na godzinę czy w mieście są bardzo ekonomiczne, a przy prędkościach, powiedzmy to na drogach ekspresowych czy prędkościach autostradowych, tego prądu połykają znacznie więcej, co właśnie widać. W tej chwili zasięg nam jakby ginie szybciej niż kilometry w realu. Jeśli chodzi natomiast o komfort podróży czy prowadzenie, to on jest w dalszym ciągu taki sam jak przedtem, czyli znakomity. Samochód bardzo pewnie się prowadzi, pewnie trzyma tor jazdy. No oczywiście jednostki napędowej nie słychać, bo jej tutaj nie ma. Opór powietrza, czy szum powietrza jest akceptowalny, nieco bym powiedział niższy niż w innych tego typu banowatych czy suwowatych kształtów samochodach. No i spójrzcie, tradycyjnie pomiar dynamiki lub pokaz dynamiki naszego samochodu. Zawinęliśmy się z powrotem na wiadukcie, wjeżdżamy na S-kę, wciskam pedał przyspiesznika i samochód przyspiesza. Wierzcie mi, robi to z ogromną łatwością. Także przy takim dynamicznym przyspieszeniu zasięg w kilometrach się od razu kurczy o kilometra po dwa, ale samochód robi to znakomicie. 7,2 do setki na papierku. Subiektywnie bym powiedział, że jest sekunda mniej. A słuchajcie, jeszcze może takich kilka rzeczy. Samochód ma kilka trybów jazdy, bo my generalnie cały czas poruszamy się w trybie komfort. Przez to on tak dobrze przyspiesza. O, proszę bardzo, cały czas mieliśmy tryb komfort, ale można jeszcze wybrać tryb Eco Pro i wierzcie mi, że w tym trybie bardzo ospale reaguje na pedał przyspiesznika. Jest jeszcze super ekonomiczny tryb Eco Pro Plus i jak Państwo widzą, maksymalny zasięg bez klimatyzacji przy maksymalnie 90 km na godzinę, ale wierzcie mi, że w tym trybie Eco Pro Plus to samochód praktycznie w ogóle nie reaguje na pedał przyspiesznika. No, trudno nim jechać, wierzcie mi, także zdecydowanie najbardziej wolę tryb komfort. Jak Państwo widzą, może trochę jeszcze przedstawimy to auto. No to no z boku to on dla mnie przypomina wagonik kolejki linowej, ale taki futurystyczny kształt. Należy pamiętać o tym, że on się pojawił na rynku w 2013 roku, wtedy gdy elektromobilność całkowicie raczkowała, bo ona raczkuje do dzisiaj, ale wtedy to były prawdziwe początki, więc mocno się na drodze wyróżniał, tak zresztą pozostaje do dzisiaj, ale nie można powiedzieć, że wygląda kiczowa, to do dzisiaj wygląda nowocześnie. I tradycyjnie może jeszcze rzućmy okiem pod maskę naszego samochodu, choć na próżno tam szukać silnika. Z takich ciekawostek to ma on maskę otwieraną elektrycznie. Proszę bardzo. O, udało mi się otworzyć. Zajrzyjmy, co tutaj jest. Proszę rzucić okiem. Z takich konwencjonalnych rzeczy to tylko króciec wlewu płynu do spryskiwaczy. Reszta całkowicie do tradycyjnej motoryzacji niekonwencjonalna, żeby nie powiedzieć odmienna. Mały bagażnik z przodu. Standardowo można tu chować ładowarkę baterii. Akurat ładowarka baterii jest w bagażniku, także tak to wygląda pod maską. Rzućmy okiem jeszcze do bagażnika. Proszę, 260 litrów pojemności, to co mówiłem wczoraj. Na zakupy do miasta starczy, trasę dla rodziny niekoniecznie. Pod jednym bagażnikiem znajduje się jakby jego druga część. W tej drugiej części zamaskowany osłoną silnik elektryczny. A można też wspomnieć, że baterie napędowe znajdują się pod całą podłogą. Jeśli chodzi o przestronność naszej BMW-ki elektrycznej, to jest ona całkiem niezła. W pierwszym rzędzie fotel ustawiony pode mnie. Miejsca aż nadto nad głowami. Na wysokości ramion również. Na wysokości kolan to samo. Także w pierwszym rzędzie swobodnie dwie osoby mogą sobie podróżować. Jeśli chodzi o użyte materiały do budowy wnętrza, to co mówiłem, są one całkiem niezłej jakości. Widać, że auto klasy premium. Skóra, drewno, schowki też, wszystko na swoim miejscu. Centralne wyświetlacze mogły być nieco większe, no ale rok 2013, gdy to auto wchodziło na rynek, to mówię, na pewno większych nie było.
Co się tyczy tylnego rzędu, to zaraz zaprezentujemy. Miejsca również pod dostatkiem dla dwóch osób, bo należy pamiętać, że auto jest dwuosobowe. Również nieźle wykończone skórzana tapicerka czy boczki drzwi. Ten materiał tkanina, tutaj jest skórzana tapicerka, a ten moment, to żeby podkreślić ekologiczność auta, to jest materiał pochodzący z recyklingu jakichś tam plastików, nie wiem co to dokładnie jest, przypomina to wełnę szklaną, ale nie trzeszczy, nie skrzypi, miłe w dotyku, także całkiem nieźle to auto jest wykonane. I niech Państwo spojrzą to, co mówiłem o tych niefortunnych umieszczonych klamkach. Najpierw musiałem otworzyć drzwi kierowcy, żeby mógł otworzyć drzwi pasażera, który chce wejść do tyłu. Drzwi otwierają się w tą stronę i tylko i wyłącznie po uprzednim otwarciu drzwi przednich. Ale fotel ustawiony pode mnie, przez to, że brak słupka środkowego, miejsce się zajmuje całkiem wygodnie. Miejsca całkiem dużo, na wysokości głów dla mnie w sam raz, na wysokości kolan dla mnie z małym zapasem i na wysokości ramion w sam raz, także myślę, że 4 osoby, nawet dorosłe, mogą tym autem swobodnie podróżować. Bardzo wygodnie się te drzwi tylne zamyka. Brak słupka B zamocowanego na stałe, słupek B jest ruchomy. Fani motoryzacji zapewne wiedzą, że wcześniej takie rozwiązanie miał Ford B Max, jak nazwa wskazuje. BMK i trzyma tak samo. Ruchomy słupek B. No to co, fajnie nam się rozpadało. Niech pada, też potrzebny, straszna susza. Szkoda, że nam zawsze leci na głowę, jak kręcimy kolejny odcinek vloga. Ale pomału czas kończyć. Sobotnie popołudnie nam się zrobiło. Trzeba odprowadzić samochód do właściciela. Słuchajcie, no jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym samochodem. No i co takie największe plusy dla mnie, to jego niesamowite przyspieszenie. Oczywiście w trybie komfort. Dosyć duża wygoda i ta cisza we wnętrzu, która pasuje. Jeśli chodzi o mankamenty, to pewnie ta nieszczęsne usytuowanie klamki drzwi tylnych, o którym mówiłem. I nieco mały bagażnik. Ale mówię, auto mnie bardzo pozytywnie zaskakuje. I jeżeli ktoś z Państwa będzie miał okazję takim samochodem się przejechać, to naprawdę polecam przejażdżkę BMW i3 w wersji elektrycznej. Z tego względu, że na pewno jego nastawienie do samochodów elektrycznych się radykalnie zmieni. Jeśli chodzi natomiast o zasięg tego samochodu, to no 200 km bez klimatyzacji i ogrzewania, nie wiem czy to dużo, czy to mało. Dla mnie dużo, jak pomyślimy sobie, że samochód debiutował w roku 2013, to na pewno dużo. Na dzień dzisiejszy może to już nie jest przesadnie dużo, bo wiadomo, Tesla czy nie Tesla są w stanie pokonać 2 razy więcej, ale pamiętajmy, że to wtedy strasznie raczkowała ta elektromobilność, a ten samochód sądzę, że w przyszłym roku będzie miał następcę i na pewno wtedy już zasięg tego samochodu się znacznie poprawi. I tradycyjne nasze podziękowania. Jak zwykle Państwu dziękuję za uwagę, a firmie Autoserwis Becker, Leszek Becker, Piotr Becker bardzo dziękuję za pomoc w realizacji programu i za udostępnienie tego wspaniałego samochodu. Do następnego, cześć!